Какие снеки. Прогресс режим. Arnott's najpopularniejsza firma, Arnott's. Oreo 2,29. Oreo z peanut butter. Czekaj. Vanilla. Tamy 3,69. Tamy miętowe. Czarna czekolada. A to co? Bierzemy to. Jakieś miodowe. Kawy. Nescafe. Nescafe Gold. 100 gram. 8 doc. Dziesiąt gram to za 6,11. O, tu mamy takie duże puszki. Nescafe Blend 43. O, takie chyba w robocie mamy. I to kosztuje 18 za pół kilograma. Nie, to jest Nescafe Blend. Tak, to jest pół kilograma. Taka duża puszka, ale to jest pół kilograma. Kona za 14. Ziarna za 10,5 espresso. Coffee beans. Za 2,5 green tea z miętą marokańską, 20 torebek, 40 gramów za 2,55. English breakfast 3. Twinings 3. Tu taka górna półka. Herbatki z górnej półki
za 7, 8 puka detox za 8 o, rumianek za 2. A to co to jest? Organic, no to organic sleep tea, jesteś za 7. Green tea, peppermint za 2. Chai latte 5,60. O, i liptony malutkie takie, rooibos z hibiskusem za 2,04. Z takich tańszych herbat Dilma za 100 torebek. 100 torebek Dilma za piątaka. Tetley. Setka za 4. No to dobra cena. Lipton 6. 100 torebek za 7 prawie. To jest, a to jest 200. To jest 200 torebek za 7. Czyli 1,73 za 100 gram. 1,73, 1,65 za 100 gram. 2 per 100 gram. 2,05. No to ten Lipton opłaca się najbardziej, bo jest 7 dolców za 200 torebek. Tu jeszcze mamy 2,25 za 100 gram. O, tu jeszcze mamy kawę. 20 dolców za kilogram kawy włoskiej Aurora. Ona taka chyba średnia jest. Kiedy się piła? Tu mamy z kolei Vegemite i Nutella. Nutella 400 gramów. 220. Czyli 220 gram za 3,85. Peanut butter za 4. Taki peanut butter za 4. Cream cheese spread. No nie wiem co to jest. Nigdy nie próbowałem. Jakiś... To ciekawy produkt. Może wezmę to. Może takie coś na spróbowanie. Cream cheese spread za 3,50. W sumie może to jakiś light. Co to jest? Dobra, wezmę to. A może spróbujemy. Peanut butter. A to co to jest? Serowe paluszki, czystyk, Kraft za czwóreczki, po czwórce. Marmite za 5,12. Ozimite za 5. Takie ekstrakty warzywne, Promite, zawierające dużo różnych minerałów. Salmon lobster, tu są jakieś spread. To ciekawe, za 3,41. Salmon lobster. Lemon butter za 3. Też do smarowania różne takie smarowidła. Syrop ten kanadyjski, tak? Maple? Taki słodzik, tak? A z sorbitolem, no to ładnie.
Rzecz piątaka, manuka, są miody. Za 25 mamy miód manuka, bioaktywny. Co my tu mamy? Australijski jakiś. Z Tasmanii. A, to miód z Tasmanii jest. Bo są też miody, o właśnie, tu jest obok miód z Nowej Zelandii. I to jest też manuka, 30+. Są inne miody, na przykład tu miód, kilogram miodu za $15, o, coś takiego. A na dolnej półce co mamy? Jakieś plum jam za podwójce, 250, no całkiem chyba przystępna cena. O, mleko. Mleko sojowe mamy po jeden almond. Sojowe akurat mamy gdzieś tu. Tu jest sojowe. To jest 1,75. Różne sojowe. Almond, czyli migdałowe, jest droższe po 3,28. Po 3 tu widać almond jakiś. Odnośnie płatków. Co? Tu mamy takie płatki owsiane. Chyba to taki były premier, który się lubił. Chyba płatki, jakieś śniadania z płatkami. Ogólnie są płatki, są owsiane, są bardzo zdrowe. I one kosztują 750 gramów. To kosztuje 3,30. I to jest bardzo dobra cena. Bierzemy to. Na to unprocessed bran. Ale są też takie płatki, które są już zmielone. I one są bardziej dla osób, które na przykład nie mogą gryźć, na przykład nie mają zębów, dla ludzi starszych, dla seniorów. I te są bardzo dobre. One są już w takich saszetkach. Po 5, ogólnie cena 12 saszetek to 5,86 tutaj. Są w różnych smakach. High fiber, cynamonowe, jakieś wanilia. Miodowo, tu widzę, tu jest wersja miodowa, creamy honey. Seniorzy bardzo je lubią. Jest to bardzo szybkie w przygotowaniu, około 90 sekund zalewamy wodą i w zasadzie po 90 sekundach już możemy to wszystko jeść, więc to jest naprawdę bardzo dobre. I przede wszystkim właśnie są, tak jak wspomniałem, są mielone. A tu mamy ryżowe jeszcze, płatki ryżowe. Za 4,55. Takie muesli 4, to w zasadzie to są takie zwykłe i tak naprawdę są najlepsze i chyba najzdrowsze. Bez żadnych kolorów, bez żadnych dodatków. Granola za 5. Almond Crunch. Unprocessed bran. To jest najlepsze za 4,32.